Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica niepokalana. Szczęść Boże, siostry i bracia. Tym razem przez ten krótki audiobook pragnę podziękować Wam, siostry i bracia, za udział w inicjatywie pod tytułem Światowa 24-godzinna Męka Pańska, w której wzięło udział kilkadziesiąt grup z Polski i z zagranicy. Z głębi serca dziękuję Wam za to, że wypełniliście wolę Bożą, daliście siebie innym, a przede wszystkim daliście siebie Bogu, wynagradzając i ofiarując przez pokutę, modlitwę i rozważania 24 godzin męki naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Wam za to, że pomimo wielu obowiązków i przeciwności podołaliście oddaniu się Jezusowi w rozważaniach i modlitwie. Dziękuję Wam za odwagę, dzięki której pokonujecie grzech i walczycie ze złem tego świata, stając się w ten sposób wojownikami i wojowniczkami w oczach Boga, Jezusa i Maryi. Nie chodzi tu o grupy modlitewne, takich czy podobnych nas, lecz o istotę człowieka, którego Bóg stworzył, wojownika, i został powołany do życia, by strzec ten świat i walczyć ze złem ziemskim, kierowanym przez ludzi pod kierownictwem szatana i demonów, zmieniając i zakłócając wolę Bożą. Wy, pomimo wielu ataków i przeciwności, podołaliście i poprowadziliście rozważania z oddaniem i pełną wiarą. Dziękując Wam za Wasze zaangażowanie, oddane serce Bogu, proszę Trójcę Przenajświętszą o wieczne błogosławieństwo dla Was, aby aniołowie i archaniołowie chronili Was każdego dnia i każdej nocy, nigdy nie opuszczały i wspierały Was w każdej chwili Waszego życia. Proszę Boga za Wami, aby błogosławieństwo popłynęło do Waszych serc, jak najcudowniejsza pieśń miłości, wiary i nadziei. Niech łaska Boża otuli Was w zbroję Bożą i da moc w modlitwie taką, jaką miała w walce najpiękniejsza i najgroźniejsza armia świata, która zwała się Husaria. I Wy bądźcie husarią Boga, Jezusa i Maryi. Amen. Eu sou tua noiva apaixonada.